Jest wiele metod usuwania celulitu i w większości stosowanych przez kosmetyczki czy kosmetologów. Natomiast to, co ja zauważyłem, to jest takie bezmyślne stosowanie metody, nieważne jaki pacjent jest. Centrum Medycyny Nowoczesnej Triclinium od wielu lat oferuje terapię z zakresu szeroko pojętej medycyny estetycznej. Sukcesem kliniki jest stosowanie innowacyjnego, często unikalnego sprzętu, różnorodność oraz kompleksowość metod leczenia, a także wykwalifikowany i doświadczony personel. Pomysłodawcą i założycielem Triclinium jest dr Marek Wasiluk, lekarz medycyny estetycznej, ekspert w dziedzinie laseroterapii, prekursor i poszukiwacz nowych rozwiązań medycznych. Dzięki niemu klinika wykracza poza standardy, a każdy pacjent może oczekiwać indywidualnego podejścia i zabiegów dostosowanych odpowiednio do potrzeb. Aby skutecznie walczyć z celulitem, koniecznie należy zdiagnozować jego stadium i przyczynę. Po pierwsze, jest kilka stadiów celulitu i na różne stadia trochę inne metody będą działały. Po drugie, jakby celulit zarówno może wystąpić u osoby chudziutkiej, wręcz z niedowagą, jak i u osoby otyłej, która ma problem nie tylko z celulitem, ale i z nadwagą. Naprawdę zupełnie inna metoda będzie skuteczna u jednej i u drugiej osoby, o czym wiele osób zapomina. Przede wszystkim uda, a zresztą no, to jest problem, który dotyczy większości kobiet i chyba przede wszystkim umiejscowiony jest w tym miejscu. I też ze względu na sprawy estetyczne. Chodzę czasami w krótszych spódnicach, pomimo tego, że mam swoje lata, nie lubię długich sukienek. Oprócz tego, no, również wyjście na plażę stanowi dla mnie jakiś tam problem estetyczny. Generalizując, można powiedzieć, że najbardziej skuteczną metodą na celulit jest tak zwana karboksyterapia, czyli jest to wstrzykiwanie pod skórę, a w zasadzie w tkankę tłuszczową, dwutlenku węgla. Oczywiście takiego samego dwutlenku węgla, jak jest w powietrzu, jak i wydychamy z organizmu. Natomiast jest on podawany oczywiście sztucznie z butli ze sprężonym dwutlenkiem węgla. Jest to gaz medyczny, więc całkowicie bezpieczny. Podanie dwutlenku węgla niejako oszukuje tkankę, że działa ona w niedotlenieniu. Powoduje to szereg reakcji fizjologicznych, czyli otwarcie naczyń, dostarczenie większej ilości tlenu, wyeliminowanie tego dwutlenku węgla, szybszy przepływ krwi, szybszą eliminację produktów przemiany materii. Dzięki temu uzyskujemy efekt nie tylko redukcji celulitu, ale poprawy jakości pracy komórek. Coś jakby pod skórą mi rozpierało ciało, natomiast nie było to ani nieprzyjemne, ani żadnego dyskomfortu nie robiło, także warto. Silnie natlenowując tkankę, poprawiając bardzo silnie krwinę, powoduje powstawanie procesu odwrotnego do mechanizmu powstawania celulitu. Jest to naprawdę z takich metod mało inwazyjnych najskuteczniejsza metoda w leczeniu celulitu. Zjawisko pocenia jest zjawiskiem całkowicie normalnym i fizjologicznym. Powiem więcej, jest to zjawisko, które jest niezbędne w naszym organizmie, ponieważ pocenie jest głównym mechanizmem zapewniającym termoregulację organizmowi, czyli utrzymywanie stałej temperatury ciała.